Witam serdecznie. Jestem już po warsztatach. Jestem obecnie w Delhi, jutro wracam. Tematem warsztatów było odejście z tego świata, okoliczności odejścia z tego świata. Dla wielu bardzo trudny, ciężki temat, ale i ważny, dlatego że pomaga nam to zrozumieć, z czym możemy się zmagać w tym świecie, jakie możemy mieć też trudności, kiedy możemy się spodziewać takich wyzwań w życiu właśnie na takiej platformie nie tylko duchowej, ale emocjonalnej, fizycznej. Warsztaty były bardzo, bardzo głębokie, mocne. Bardzo dużo wiedzy związane też z naszą tradycją astrologiczną, Jyotish. Jyotish znaczy światło, dlatego bardzo istotne jest dla nas to, aby zrozumieć, że astrologia pomaga nam w tym, aby zrozumieć, aby doświadczyć i wprowadzić w życie wiele, wiele elementów, aby poprawić jakość naszego życia. Dlatego nie ma co się bać astrologii. Ma nam to pomóc w jakości naszego życia. Rano zaczynaliśmy dzień od medytacji, śniadanie i później wykłady dosyć do południa, obiad i kontynuacja. Dużo czasu spędzaliśmy również na remediach. Wiemy, że remedia odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. Pomagają nam w tym, aby oczyścić naszą karmę, aby korzeń naszych trudności, naszych wyzwań, jakie doświadczamy, nie oddziaływały na nas tak bardzo, abyśmy mogli cieszyć się tym życiem. Bardzo piękne miejsce w Himalajach, około 70 osób, więc było dużo, dużo wspaniałych ludzi. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Tak jak mówię, okoliczności odejścia z tego świata zazwyczaj są bardzo trudne dla wielu osób nie chce słuchać, nie chce wiedzieć i też jest to, trzeba to uszanować, ale tematy, które też przerabialiśmy, nie dotyczyły tylko odejścia, ale właśnie kiedy możemy spodziewać się jakichś poważnych chorób, wypadków, skaleczeń. I to jest ważne w kontekście właśnie tego, że możemy się przygotować, ale też oczyścić naszą karmę do tego, aby pewne wydarzenia się nie wydarzały. To tak jak ja jestem w okresie planetarnym, gdzie powinienem być chory obecnie, a jak widać, nic mi nie jest, ale dlatego, że stosuję bardzo dużo medytacji, bardzo dużo poświęcam też czasu na to, aby zadbać o swoje ciało, o swoją świadomość, aby świadomie podejmować w życiu decyzje. Więc astrologia jest przepięknym narzędziem do tego, który pozwala nam do tego, aby prowadzić w naszym życiu nas krok po kroku i aby być szczęśliwym. Fortuna i szczęście chcemy, żeby była zawsze przy nas, z nami. Z tego co wiem, pogoda jest troszkę zimnawa w Polsce, więc mam nadzieję, że przywiozę Wam troszkę ciepła, radości i do pracy. Szykujemy też warsztaty astrologiczne w następnym roku, takie weekendowe, gdzie zostaną zaproszeni top astrologowie, więc będzie można skorzystać z ich towarzystwa. Zastanawiamy się jeszcze nad tematyką tych warsztatów, ale będzie niesamowity czas. Ja idę odpocząć. Jutro mam wylot o 7 rano. Dzisiaj spałem 4 godziny, dlatego że miałem lot z Bagdogry do Delhi. Później taksówka tutaj do hotelu. I jutro muszę wstać około 3:30, więc kąpiel, medytacja
No i do lotniska mam tutaj około 5 minut. Więc do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Namaste.